Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Dzisiaj ma być temat właśnie broń, a czasy ostateczne, stąd no, towarzyszy nam przynajmniej taka, no, taka drobna, realna obecność tego instrumentu, jakim jest broń palna pośród nas, a tutaj taka piękna koszulka, jestem chrześcijaninem, to jest z jednej strony, zdaje się, że to jest strona brzuchowa, a strona na plecach. Nie jestem pacyfistą i tu jest oczywiście polska flaga i no, wejście do akcji Jestem chrześcijaninem. Jeśli macie teraz chwileczkę i jeszcze tego nie zrobiliście, to wejdźcie na Facebooku na tę akcję i kliknijcie lubię, a w późniejszym czasie, jak przekonacie się do słuszności całkowicie tej akcji, to zróbcie sobie zdjęcie z jakąś bronią i przyślijcie nam to. Dołączymy, tam już jest chyba grubo ponad 100 takich ludzi, którzy nie widzą sprzeczności pomiędzy tym, że są chrześcijanami, przynajmniej tak deklarują, w to już nie wnikamy, i że też mają jakiś rodzaj broni. W to też nie wnikamy. Jaką? Można z wiatrówką, jako że no niestety w państwie postkomunistycznym broń na podmuch, czyli na tak zwany trzy kropki, jest jedyną dostępną powszechnie. A nie, przepraszam, od 2000 którego? Kto już wie o czarnoprochowcach? Zdaje się, że już trochę się polepszyło, tak. Po komunizmie zostaliśmy z wiatrówkami, a w trzeciej RP pozwolono nam już mieć broń czarnoprochową, czyli to wszystko... Wiatrówki też były zakazane. No tu mówię, po komunizmie pierwsze takie... Ja wiem, bo ja żyłem za komunizmem i tylko jeden sąsiad, który miał jakieś szemrane tam, że tak powiem, kontakty z władzą, to jego dzieci miały wiatrówkę i wszyscy tamśmy chodzili, wiecie, w kolejki, żeby sobie tam trochę postrzelać, także wiemy, jak było. Także wtedy to nawet wiatrówka była dla władzy ludowej bardzo niebezpieczna. Pokazuje, jak się zmieniły czasy, że po 89 roku oto zlikwidowaliśmy komunizm, jak obwieściła pewna aktorka, i polskie społeczeństwo zostało uzbrojone w wiatrówki. Także to jest różnica między komunizmem realnym a komunizmem w III RP, ale i ten komunizm III RP zaczął się trochę kruszyć i gdzieś, nie pamiętam, w którymś roku pozwolono Polakom posiadać broń czarnoprochową sprzed 1800, repliki lub oryginały sprzed 1860, kto pamięta? Wydaje mi się, że 67, 8, gdzieś tak jakoś, 6 może. W każdym razie taka broń, która no mniej więcej była szczytem techniki, ale 150 lat temu. Nie? Oczywiście walczymy dalej, żeby na przykład i takie wynalazki jak tu na obrazku, czy tu na tym właśnie, na tej pięknej podkoszulce, to też są tak zwane pompki, też były dostępne w każdym polskim domu, gdzie nie panuje jakaś przemoc, że tak powiem, konflikt z prawem czy ze zdrowiem psychicznym, żeby na straży każdego polskiego z domu taka pompka gdzieś tam sobie w szafie pancernej siedziała. No, kiedyś w szlacheckim domu wisiała na ścianie, nie? No, ale to może do tego kiedyś też dojdziemy. Nie wiem, czy to dzisiaj jest dobry pomysł. W każdym razie mówimy, znaczy pokazuje, że jesteśmy gdzieś w fazie jakiejś przejściowej rewolucji na temat posiadania broni w Polsce. Warto też, żeby zobaczyć, jak rzeczywistość duchowa, czyli to, co Biblia mówi, ma się do posiadania broni, i warto zobaczyć, jakie powinny panować tendencje w tym względzie w czasach końca. Bo od początku roku mniej więcej idziemy przez różne dziedziny życia społecznego, duchowego, politycznego. Tydzień temu mówiliśmy właśnie polityka w czasach ostatecznych, a dzisiaj broń w czasach ostatecznych. Ci z Was, którzy dłużej są z nami przez internet, no to wiecie, że u nas tych piosenek związanych z wojną, z walką, z bronią,
szczękoręża i tak dalej, to jest co niemiara. Nawet ci, którzy są kilkanaście, kilka minut z nami, już też o tym się przekonali. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego, chciałem omówić pewną wizytę. Otóż, jak wiecie, z naszego fejsika, czy różnych tam innych komunikatorów, Polskę odwiedził taki chyba najbardziej znany pastor z karabinem, czyli Sam Childers, kaznodzieja z karabinem, taki film, możecie sobie zobaczyć, fabularny, który w miarę wiernie opisuje historię jego życia. Przyjechał do Polski, on jest zielonoświątkowcem. Zielonoświątkowcy, mówiąc jego słowami, to są tacy wariaci, nie? Jak na tym spotkaniu zachęcał, czy może nie zachęcał, tylko ostrzegał ludzi, którzy pierwszy raz przyjdą na spotkanie Kościoła Zielonoświątkowego, to mówił, siadajcie albo blisko wyjścia ewakuacyjnego, bo trzeba będzie uciekać, jak tam zaczną szaleć, nie? Albo gdzieś w ostatnim rzędzie, no, blisko wyjścia głównego. Nie? Także to są jego słowa, zielonoświątkowca, nie ja to wymyśliłem, on takie ostrzeżenie dał, oczywiście... Mamy bardzo poważne różnice teologiczne z tym kościołem. Nie? Przede wszystkim uważamy, że kiedy człowiek zwraca się do Chrystusa po zbawienie, zwraca się szczerze, wiedząc, kim Jezus jest, wiedząc, kim ten sam człowiek jest, że jest zgubionym, idącym na potępienie grzesznikiem. I jeśli chce, tak, chce jak syn marnotrawny wrócić i być najgorszym z niewolników mego Ojca, oczyść mnie z tego błota, świńskiego gnoju, którym się w życiu skalałem. Tylko Twoja krew może mnie obmyć. Jeśli człowiek szczerze i świadomie w ten sposób zwróci się do Jezusa, zostaje dzieckiem Boga, jest chrześcijaninem, czyli należy do Chrystusa. W tym momencie też zamieszkuje Duch Święty w tym człowieku. W tym momencie też dostaje on wszystko, co jest mu potrzebne do życia i pobożności tu na tym świecie. Zielonoświątkowcy w pierwszej części tego, co powiedziałem, by się zgodzili, jeśli chodzi o zbawienie, ale już o zamieszkanie Ducha Świętego czy o pełnię Jego mocy w nas, tu już by były problemy. Oni wierzą, że najpierw człowiek wierzy w Jezusa, staje się dzieckiem Bożym, dokonuje się zbawienie, a później czeka na tak zwany jakieś takie wydarzenie ponadnaturalne, gdzie Duch Święty coś tam z nim robi. Tu są różnice między tymi zielonoświątkowcami przeróżne, ale idea jest taka, że coś cudownego musi się w tym momencie wydarzyć. Jakieś wizje, żeby miał, jakieś, dziwne słowa, żeby zaczęły mu przychodzić do głowy. Jak zacznie mówić takie, wypowiadać jakieś takie dziwne, niezrozumiałe słowa, to mówią, to jest dowód, że mówisz językami, nie? I teraz właśnie Bóg już dopełnił tego swojego dzieła. Od tego momentu jesteś pełnoprawnym chrześcijaninem, masz bezpośrednią relację z Bogiem, moc Bożą i tak dalej. Nieprawda. Wszystko to masz w momencie, kiedy wezwałeś Jezusa, kropka. Nie? Dlatego mówię, żeby ktoś nie myślał, że tutajśmy zzielenieli z ostatniego tygodnia. Nasze poglądy pozostały w tej sprawie niezmienne, ale to nie znaczy, że nie doceniamy pewnych rzeczy, które mogą robić także zielonoświątkowcy. I akurat Sam Childers tu robi naprawdę dobrą robotę, jeśli chodzi o pomoc, nie tylko charytatywną, pomoc z bronią w ręku atakowanym chrześcijanom na styku tych dwóch cywilizacji, powiedzmy. Tam, gdzie jeszcze dominuje na południu chrześcijaństwo i na północy, gdzie już w północy Afryki, gdzie dominuje islam. On właśnie na tym styku tych dwóch cywilizacji, że tak powiem, ratuje murzyńskie dzieci, szczególnie dzieci, które są używane przez te islamskie różne armijki do tego, żeby stawać się tak zwanymi dziećmi żołnierzami. Czyli zwykle mordują ich rodziców, gdzieś traumatyczne przeżycia dostarczają tym dzieciom, a później dają im karabin i każą zabijać kogo tam trzeba. Także straszne bestialstwo. Jeśli ktoś chce więcej szczegółów, zapraszam do tego filmu Kaznodzieja z karabinem, i on tam wkroczył z karabinem, żeby ratować przynajmniej część tych dzieci. Oczywiście ratowanie z karabinem to pierwsza część, później trzeba im zbudować jakieś schroniska, domy i tak dalej, później trzeba ich karmić, jeździ po świecie, zbiera pieniądze na ten cel, nie? Także z tym, co robi jako metodą
Oczywiście, że się zgadzamy i w tym należy go popierać. Po to tam pojechałem, żeby zobaczyć, no co on powie na ten temat, także relacji chrześcijanina broń. Co powiedział? Powiedział, że nie będzie na ten temat nic mówił. A teraz pytanie za 5 zł, bo łatwe. Dlaczego tak powiedział? Bo mu polscy zieloni najprawdopodobniej zabronili. On tego wprost nie powiedział. To żeby była jasność. To jest mój wniosek. Ale dość oczywisty. W filmie mówi, na całym świecie mówi, w wywiadach mówi, a na spotkaniu u zielonych nie mówi. Coś się stało. Jest jakiś problem. Nie? Ja sobie tak kombinuję. No, teoria spiskowa oczywiście. W prywatnej rozmowie też przyznawał, że spotkał wielu katolików, którzy bardzo dobrze rozumieją to, co on robi. I ideę tego, co robi. Nie będę kończył zdania, no bo się domyślacie resztę. Nie? To już ja powiem sam za siebie. Polscy protestanci są całkowicie zidiociali i zlewaczeni w temacie broni. To jest oczywistość. Wystarczy przejść do może wszystkich minus 3, 2, 1 kościołów w Polsce. Nie? Protestanckich, żeby się o tym przekonać. Tylko parę kościołów, może kilku pastorów w Polsce ma jakoś równo pod sufitem w tej sprawie. Ale jak pastor ma równo pod sufitem, to jeszcze nie znaczy, że wszyscy w tym kościele. Wiecie, to jest... Pamiętam kiedyś szefa dzisiejszych baptystów, który się przekonał, że chrześcijanin powinien się angażować politycznie. No i rzeczywiście zgodził się tam z Torunia, był wtedy wichary, był wikarym. Zgodził się startować chyba do Rady Miasta Toruń z listy UPR-u. Ale... Zrobił to praktycznie w tajemnicy przed zborownikami. To pokazuje, że wiecie, nawet pastor jak coś odkryje, to wcale nie znaczy, że reszta kościoła zrezygnuje ze swoich lewackich, idiotycznych, antybożych przekonań. Bo o polityce to już mówiłem wiele razy, nie będę w to wchodził. Także mamy w Polsce poważny problem, jeśli chodzi o poglądy chrześcijan i na temat broni. Stąd właśnie ta koszulka. Jestem chrześcijaninem, a nie pacyfistą, bo to są sprzeczności. Pacyfizm jest herezją chrześcijańską, co będę chciał dzisiaj też przy okazji pokazać. Oczywiście ten lewacki trend narasta też w innych częściach świata, nawet w samej Ameryce. On opowiadał, ten Childers, o tym, że przychodzą do niego jacyś nawiedzeńcy, przeważnie zieloni oczywiście, i chcą się modlić, żeby tam demony z niego wyganiać, no bo on używa broni. No to na pewno jest z piekła rodem, nie? Także to jest właśnie drugi problem zielonych. Nie słowo Boże, a własne widzimisię. Nazywają to, że to jest wizja od Boga, proroctwo i tak dalej, ale w rzeczywistości własne widzimisię. No bo jeśli ktoś jeszcze mówi tak jak słowo Boże, i nazwie, że to takie proroctwo. Na przykład częste proroctwa w kościele zielonoświątkowym. Jezus was kocha. Jestem prorok. Proszę tu pierścień, można pocałować. Nie? No to jeszcze jest mało groźne. Nie? Bo rozumiecie, no to mówi słowo Boże, nie trzeba być wielkim odkrywcą ani zielonoświątkowcem, żeby to wiedzieć i móc powiedzieć innym. Nie? Ale jak zaczynają... różne rzeczy takie gadać, jak na przykład, że papież Franciszek to jest właśnie ten czas, nastanie papieża Franciszka to jest ten czas, żeby się pojednać z Rzymem i że to Bóg mówi, no to już wiadomo jaki też, nie? I tu katolicy też dobrze wiedzą jaki, przynajmniej ci uczciwi, bo znają swojego papieża. Także to o tym też nie będę wam mówił, bo już miałem okazję. Ale zacząłem od tego, że w każdym zjawisku trzeba też szukać dobra, nie? Czy doceniać dobro, jeśli ono tam jest. I u zielonych, po tych wszystkich rzeczach mało przyjemnych, które o nich powiedziałem, dalej, przynajmniej w niektórych kościołach, jest głoszona Ewangelia. I tu ciekawostka dla moich wielbicieli. Ja nawróciłem się na nabożeństwie zielonoświątkowym. Może to nie było nabożeństwo, tylko ewangelizacja, ale coś takiego właśnie, na czym byłem, pojechałem po ilu tam 30, chyba już paru latach, zobaczyć, jak jest teraz, nie? Bo nawróciłem się na spotkaniu w hali Wisły z Dawidem
Wilkersonem. Dobrze mówię imię? Chyba tak. To taki też bardzo znany w latach 80. kaznodzieja zielonoświątkowy, który też poszedł do gangów takich nowojorskich, tam głosił Ewangelię i Bóg rzeczywiście nim się posługiwał, żeby docierać z Ewangelią o zbawieniu do tych naprawdę bardzo upadłych ludzi. Oczywiście też tam to jest cała ta teologia zielonoświątkowa, no ale to zostawmy. Ja szukając Boga wtedy po różnych perypetiach trafiłem na to spotkanie razem z moją żoną. To nie Monika, tylko tam Marzena, jeśli... No bo tak pokażę i później powiedzą, wiesz, będą jakieś ploty. Moja żona się tam schowała za węgłem. W każdym razie trafiliśmy tam na to spotkanie po długich latach poszukiwań Jezusa. I tam wreszcie to, co było mówione w Ewangelii, do nas dotarło. Te inne cudowności jakoś dzięki Bogu nie dotarły, ale to, co o nawróceniu, o grzeszności i o tym, co Jezus zrobił, że jest żywym Bogiem. On nawet się odwołał, Wilkerson, w tym swoim kazaniu ewangelizacji, mówiąc, że chodził po wielu, do polskiej tradycji religijnej, czyli do katolicyzmu. Mówi, chodziłem po wielu waszych kościołach, tych katolickich. Wszędzie widziałem no, bardzo takich pobożnych ludzi, szczególnie starsze osoby, które tak z taką nabożną czcią klękały, czy jakoś tam niekiedy obejmowały krucyfiks, czyli krzyż, na którym jest figura Chrystusa w jakiejś takiej pozie udręczonej, nie? Przybita gwoździami i tak dalej. I ja chciałem wam powiedzieć, że Chrystusa na krzyżu już dłużej nie ma. On żyje, naprawdę żyje, jest tu obok nas. Dzisiaj może wejść do twojego serca. O, wtedy co do mnie trafiło? Że tak, rzeczywiście, ja traktowałem Boga jako byt filozoficzny i co najwyżej kościelny. A przecież jeśli poważnie traktuję Pismo Święte, jeśli poważnie traktuję to, co tam jest o zmartwychwstaniu, to Jezus rzeczywiście żyje, na krzyżu już go nie ma, może być tylko ślad taki na krzyżu po ciele Jezusa, a on jest potężnym Bogiem, który teraz żyje i działa i chce coś zrobić ze mną. Nie? Także po tej ewangelizacji właśnie się nawróciłem. Także stąd pokazuję też na własnej skórze dowód, że zielonoświątkowcy robią różne dobre rzeczy. Być może część zielonoświątkowców bardzo żałuje tamtej ewangelizacji, bo jakby się Chojecki nie nawrócił, to by mieli spokój, a tak mają problem. Także, ale co ja im poradzę, no, tak dług wiał. Nie ma rady. Musicie jakoś żyć z tym problemem, albo się nawrócić wtedy, nie będziecie mieć problemu. Nawrócić z fałszywych teologii, nie mówię o waszym zbawieniu. Ale teraz, czy jeśli ktoś na przykład miał ojca alkoholika, który przecież różne dobre rzeczy zrobił w jego życiu, nie? Uczył go chodzić, później go tam może na ryby zabrał, grał z nim, nie wiem, w karty, czy bawił się, czy nauczył go pewnych rzeczy, na przykład orki, czy jeszcze innej ciężkiej pracy, no ale był alkoholikiem. No to teraz kocham swojego ojca i szanuję. To znaczy, że mam wszystko naśladować, co on robił? Niczego mam nie potępić z tego, co on robił złego? No oczywiście nie. Dlatego, że od tego człowiek dorasta, żeby wyrobić sobie własny światopogląd. No i tak samo ja, choć nawróciłem się na spotkaniu zielonoświątkowców, to mówię, to robią dobrze, a to robią źle. Bo już teraz dorosłem, jeśli chodzi o wiek w Chrystusie i dojrzałość. No i potrafię na podstawie Słowa Bożego pokazać, co jest w tym dobre, a co jest w tym złe. Dlatego to, co dobre, zachowujemy, z tym, co dobre, się zgadzamy, a to, co złe, odrzucamy, krytykujemy czy potępiamy, zależnie, co tam jest potrzebne. Nie? Także to mówię tym, którzy być może tam już mają jakiś problem, że byliśmy na tym spotkaniu z Childersem, nawet zdjęcie sobie z nim zrobiłem, proszę, można pokazać na dowód. O, tu właśnie widzicie, to jest ta koszulka. Piękna. Mamy dwie, bo jedną jemu dałem, nie? Także mi już została jedna. Ale one z obu stron, on pokazuje jedną stronę, ja drugą. Tu właśnie popiera tę akcję Jestem chrześcijaninem. Jeszcze, jeśli jesteśmy już przy tym pastorze, to jego kazanie było całkiem niezielonoświątkowe. Być może uda nam się, bo zrobiliśmy relację, pokazać wam na naszym kanale YouTube fragment tego.
powiedział coś bardzo ważnego o cudach. Że owszem, cuda się zdarzają, nawet i dzisiaj. Z tym i ja się zgadzam. I każdy z nas. No Bóg jest Bogiem cudów, nie ma co do tego wątpliwości. Ale on powiedział, jeśli myślisz, że cud to jest rozwiązanie każdego problemu i że tylko cokolwiek jest nie tak, to o, stoliczku, nakryj się, już masz cud, to jesteś w błędzie. Także krytykował Zielonych, nie wiem, co oni teraz zrobią. Żebyś zobaczył Boży cud w działaniu, w realizacji, to musisz się bardzo solidnie do niego przygotować. Po pierwsze, musisz stać się poważnym człowiekiem. Mówił do Zielonych. Poważnym człowiekiem. Rozumiecie? Po drugie, mówił jeszcze gorsze rzeczy. Musisz się otoczyć poważnymi ludźmi, a z głupkami, z kubusiami, puchatkami, innymi tego typu ludźmi nie miej nic wspólnego. Uciekaj od wspólnoty z nich. Rozumiecie, co on robi? Rewolucja w kościołach zielonoświątkowych będzie. Zresztą nie tylko zielonoświątkowych, dla pocieszenia zielonoświątkowców. Mówi, dopiero jeśli staniesz się poważnym człowiekiem, a na czym będzie ta powaga polegała? Że dla Jezusa jesteś gotów zrobić wszystko, poświęcić wszystko. Nie tylko, że przyjdziesz na jakieś nabożeństwo i będziesz pląsał tam razem z paroma innymi mało poważnymi ludźmi w myśl mantry. I tu kiedyś może zrobimy nauczanie na ten muzyka, a czasy ostateczne, bo to też jest ważny element. Strasznie katowali nas tam tą swoją mantrowatą muzyką, zresztą denną, jak nasz specjalista od muzyki powiedział. Denną pod względem muzycznym. No w każdym razie, muzyka to oddzielny temat. My mamy za chwilę wrócić do tematu głównego naszej broni, czyli bronia czasy ostateczne, ale po to mówię o zielonoświątkowcach. Bo akurat w moim przypadku to się tak stanie za chwilę. Nie. Bo wiecie, zaproszę was do tego, żebyśmy się modlili o tych, którzy nam powiedzieli Ewangelię lub dzięki którym usłyszeliście Ewangelię. Bo niekiedy to mógł być artykuł, książka w internecie, coś. Nie znacie osobiście tego człowieka, który tam to dał, który przygotował, napisał, obrobił, sfilmował. No nie wiem, jak dotarła do was wieść o zbawieniu. Nie? Niektórzy może się będą za mnie modlić. Proszę bardzo. Jeśli ja byłem narzędziem Boga w tym dziele, to bardzo się cieszę. Dostaję sporo takich listów. Może na najbliższym programie w poniedziałek czy wtorek będzie okazja kilka przeczytać. Ludzi, którzy wiedzą, że zaczęli od polityki, a wylądowali jako nowonarodzeni chrześcijanie w wyniku naszej działalności. Przecież nie tylko mnie, ale kiedy mnie widzicie w okienku, to trzech czy czterech ludzi pracuje poza sceną, żeby to się mogło wydarzyć. Teraz to nawet mogę powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób pracuje, żebyście mogli to oglądać w miarę przyzwoitej jakiejś jakości z kilku kamer i tak dalej, nie? Może nawet jeszcze kogoś pominąłem. Także chciałem, żebyśmy za chwilę gdzieś w parach, wy przed telewizorami czy przed laptopami, żebyście skłonili głowy i podziękowali. Wy, którzy już słyszeliście Ewangelię, pozostali, mogą prosić Boga, żeby dał im zrozumienie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiecie, macie przeróżne tam sploty myśli, jedne coś wam się podoba, coś czegoś nienawidzicie i tak dalej, ale widzicie, że to jest coś ważnego i czego wam brakuje. To módlcie się, żeby Bóg wam to rozjaśnił. Ale ci, którzy już są zbawieni, niech przypomną sobie o tych, dzięki którym do was, do mnie, dotarła kiedyś Ewangelia. Bo nikt tego nie wymyślił. Tylko ludzie byli posłuszni Jezusowi w wielkim nakazie misyjnym, by w każdym pokoleniu odnawiać ten proces ewangelizacji. Dla niektórych być może będą to rodzice, ci, którzy im powiedzieli Ewangelię. To wtedy no, nie ma wyboru, trzeba się modlić za rodziców. Także za chwilę na, powiedzmy, 5 minut przerwiemy naszą transmisję. Tam nie wiem, czy jakaś muzyka leci teraz w przerwach, czy jeszcze nie? Może być muzyka. Może być. No to możemy jakąś puścić. Byle nie jakąś taką, jakśmy słuchali, wiesz, w tym, bo ludzie tam wyłączą nam. My będziemy się tu modlić. Was zachęcam również do modlitwy. I za chwilę wrócimy do naszego głównego tematu. Broń, posiadanie broni przez zwykłych zjadaczy chleba, a czasy ostateczne. Także dobierzmy się w pary i módlmy się,
za tych, dzięki którym Bóg dał nam poznać siebie. Módlmy się o błogosławieństwo. Niektórzy być może już nie żyją, no to już nie módlmy się o nieżyjących, to do tego nie zachęcam. Ale możemy modlić się o ich służbę, bo oni zostawili jakichś następców gdzieś, jakichś swoich uczniów, jakieś niekiedy dzieła misyjne i tak dalej. Także wtedy zachęcam do modlenia się o to. Ale też, żeby byli ciągle wrażliwi na to, by rozpoznawać prawdę o Bogu. Bo zdarza się, że dziecko, wiecie, wyrośnie nad rodziców. To się zdarza, jeśli chodzi o mądrość, nie? Także jeśli macie takich duchowych rodziców, którzy, no, że tak powiem, jeszcze błądzą w niektórych aspektach. Ja na przykład, no już David Wilkerson nie żyje, ten, który mi głosił Ewangelię. To będę się modlił za was, drodzy zielonoświątkowcy, abyście jasno stanęli na gruncie sola scriptura. Tylko Pismo Święte, tylko wiara w Jezusa. Nie żadne te wasze, wiecie, dodatkowe objawienia, cudawianki i tak dalej. Wtedy skuteczność ewangelizacyjna wasza będzie stokroć większa. Stokroć większa. Stojąc przy prawdzie, zwiększacie skuteczność ewangelizacji. Wy myślicie, że jak wyżej podskoczycie, tam taki jeden pastorek w takich, jak panienka tam nam robił, nie będę tego, bo to jeszcze ktoś mnie obrzydliwości do mnie nabierze, zresztą nie umiem, ale on umiał. Jak baletnica wielka normalnie, bo miał prawie 2 metry. Nie? I z kucem jeszcze. Pląsał i tańczył tam. Nie? Także będę się za was modlił. Bo gdy to odrzucicie, gdybyście to odrzucili i stali się takim wzorem, jaki Jezus zapewnił, jaki Jezus pokazał i jaki Jezus dał, żebyśmy byli w tym świecie, to Polska inaczej by dzisiaj wyglądała. Zobaczcie, jaka jest skuteczność waszej dziadowskiej ewangelizacji. Dziadowskiej, rozumiem, łączonej z szaleństwem wielu rozsądnych, mądrych ludzi. Gorszycie przeciwko Chrystusowi tym szaleństwem właśnie, o czym zresztą apostoł Paweł ostrzegał w liście do Koryntian. Także ja będę się modlił za was właśnie w ten sposób. Jeśli Bóg odpowie, no to kościoły zielonoświątkowe ozdrowieją. Ale to od was zależy. Także dlaczego w ogóle w kościele, ktoś zapyta, mówimy o temacie broni palnej. To taki nieduchowy temat. Zgadzam się, że nie jest to temat, z którym należy zapoznawać młodych wierzących. W tym sensie nie to, żeby przed nim kryć, tylko że nie jest to kluczowy temat dla życia chrześcijańskiego. Dlatego ci z was, którzy są niedawno w naszym kościele, no, mogą zaświadczyć, że najpierw rozmawiamy z wami o fundamentach życia chrześcijańskiego, nie? Potwierdzisz, Karolina, na przykład? Tak? Nie o broni. Chociaż akurat Karoliny do tego przekonywać nie trzeba. Czyli nie jest to fundamentalne zagadnienie wzrostu chrześcijańskiego. Z tym się zgadzamy. To fundamentem jest Chrystus. Fundamentem jest wieść o zbawieniu, czyli Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia o darmowym zbawieniu. O tym, że nie nasze dobre uczynki, nie przynależność kościelna, nie rytuały, nie tak zwane sakramenty, ale tylko i wyłącznie krew Chrystusa jest jedynym skutecznym lekarstwem, żeby nas na wieki oczyścić, żebyśmy mieli przebaczone dzięki przelaniu Jego krwi, nie naszej, przebaczone wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Bo wszystkie Bóg Ojciec złożył na krzyżu, kiedy Bóg Syn umierał za nas. Dlatego kto przychodzi do Jezusa, otrzymuje od razu oczyszczenie ze wszystkich grzechów swojego życia. Jego imię już jest na zawsze zapisane w Księdze Życia, w Księdze Baranka. Będziemy też dzisiaj o jednym z tych fragmentów mówili. Ale są dwa inne powody. Po pierwsze, Polska pokomunistyczna, czy częściowo jeszcze komunistyczna, ma komunistyczne myślenie. Kiedyś jeden z księży katolickich, zdaje się, a może jakiś dysydent, ale chyba to ksiądz Tischner, wymyślił taki termin homo sovieticus. Ktoś mnie poprawi? Czy to nie Tischner? Ktoś pamięta? Można sprawdzić dzisiaj w Wikipedii, to już pamięć szwankuje. Ale istota jest taka,
że komunizm to nie był tylko system wyzysku wszystkich ludzi. Tak jak już Fredro w XIX wieku prorokował, jakby powiedzieli zielonoświątkowcy, mówił mądre rzeczy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, on wtedy używał jeszcze socjalizm, niższa forma komunizmu. Socjalizm coś tam odbierze każdemu równo. Możecie sobie znaleźć ten cytat. Ogólnie, że wszyscy będą mieli, i tu niech się rymuje, właściwie. Także to już w XIX wieku mądrzy ludzie wiedzieli, jakie dobrobyty spłyną na nich w wyniku wprowadzenia socjalizmu, a komunizmu, no to już takie, że nawet to może nie zostać, bo z liści niewiele. Także naprawdę mądrzy ludzie to dawno wiedzieli, co to jest za zaraza ten komunizm i że to jest choroba duszy, a nie ustrój polityczny. I trzeba się z tym liczyć, że kiedy komunizm będzie się wychodzić z komunizmu, czy jednostka, czy społeczność, to jeszcze dużo tych korzeni komunistycznych, fałszywych myśli zostanie w głowach. Bo to jest homo sovieticus, to jest człowiek sowiecki. Polacy są jeszcze w dużej mierze ludźmi sowieckimi. Chociaż tam demokracja, komisja wenecka, tu i tak dalej. Nie? Wystarczy zacząć coś mądrego Polakom mówić, to ile procent się w wyborach dostanie? Niewiele, no. Także to tylko pokazuje, jaka jest rzeczywistość, nie? Czyli kościoły też będą zarażone komunistycznym myśleniem. Jakie to myślenie? Zaraz udowodnię. Czyli obroni, bo to jest bardzo drażliwy temat dla każdych tyranów, dla każdego tyrana, dla komunistycznych również, będą też mieli fałszywe myślenie. Zarówno Polacy, którzy kiedyś byli narodem rycerzy, w każdym domu, jak nie szabla, to karabin, a niektórzy nawet śpiewają, jak się trochę napiją, miłością moją szabla i karabin. Ale jakby ich zapytać później, nie, broń, karaś mnie, nie, no wiecie. Także no co innego się śpiewa, to już ksiądz profesor Napiórkowski mówił, że ach, dobrze, ale temat muzyki zostawiamy na inną okoliczność. Czyli pierwszy powód, nasze myślenie, naszego narodu, czyli was, moje, tu jak siedzimy, każdego, jest po części zarażone komunistyczną propagandą czy ideologią w każdej sprawie, w sprawie broni również. I druga rzecz, dlaczego mówimy o broni? Stosunkowo wąskim temacie, jeśli chodzi o przesłanie chrześcijańskie, ale jednak, przypomnijcie sobie sytuację, kiedy Jan Chrzciciel chrzci nad Jordanem. Nie? I przychodzą do niego różni ludzie. I pamiętacie? To jest jeden taki przypadek, gdzie Biblia wprost już w Nowym Testamencie mówi o zderzeniu tego przesłania o nadchodzącym Mesjaszu, bo to było Jan Chrzciciel, nie był, jak wiemy, Mesjaszem, ale mówił, zaraz przyjdzie ten, przygotujcie się. No i przyszli do niego różni ludzie. Nie? A przyszli też Secret Service. Z MO. Nie, teraz to z PO. Z policji. Znaczy, nie? Bo wtedy wojsko i policja nie były rozdzielone. Służby specjalne też nie były oddzielone. No można by powiedzieć, że może gwardia, czyli pretorianie mieli bardziej te zadania służb specjalnych. Nie? Ale normalnie wojsko wszystko wtedy, że tak powiem, załatwiało. I przyszli żołnierze. Właśnie do Jana Chrzciciela. Mówią, no dobra, my chcemy do tego Mesjasza, ale co mamy zrobić? Ho, wyrzućcie piekielne narzędzia, dzidy, miecze, tarcze, wszystko spalcie najlepiej na stosie z pismami czarnoksiężników. To powiedział Jan Chrzciciel, jak wiecie, z historii, nie? Tak dzisiaj by wam powiedzieli wielu kubusiów i zwodzicieli w kościołach protestanckich. Nie, nie, nie. A co powiedział, to sobie doczytajcie. To nie będę tego mówił, ale pokazuję. Chrześcijaństwo jest także dla elity narodu. A wtedy temat broni to już nie jest marginalny. To jest jeden z głównych. Elita narodu musi wiedzieć, do czego broń jest narodowi potrzebna. I jaki jest stosunek Biblii, czyli Boga, do tego tematu. Musi to wiedzieć. No a nasz Kościół nieskromnie, to mówię w cudzysłowie, tak jak są kościoły dla sportowców, dla byłych narkomanów, to jest też kościół dla elity narodu. I to jest właśnie kościół Nowego Przymierza. Tak prowadzimy formację duchową,
żeby przygotować tych ludzi, którzy tu przychodzą, żeby byli w stanie udźwignąć zadanie bycia elitą tego narodu polskiego. Nie? Oczywiście nie wszyscy będą. Nie? Nikogo z tego powodu nie wykluczymy. Jak nie zostanie profesorem, premierem, czy tam, czy nie wiem, kimś jeszcze, można czekać jeszcze jakiś czas, ale przynajmniej trzeba się starać. Na początek naszych rozważań o temacie broni palnej i czasów ostatecznych chciałem wam zaprezentować pewną znaną grafikę, znaczy rzeźbę. Proszę. Piękna. Znane lobby by się już zachwycało. No bo to się łączy. Tak a propos. Ale to lobby z gołą pewną częścią ciała zostawimy. Zajmiemy się dołem, czyli tym, co się dzieje tu. No i górą, co się dzieje tu. Co to jest? Oczywiście wielu już widziało, bo używam w różnych swoich prelekcjach tego pięknego przykładu. To jest młot. Jeden z komunistycznych symboli. Nie? Także herbu młot. No i co ten z tą głową, powiedzmy, no mniejszą, z częścią ciała mniejszą, tym młotem robi? To jest miecz. A to, co to jest? To jest pług. Może tu lepiej widać, chociaż nie, tu chyba dość dobrze. To jest pług. Pług składa się w głównej mierze z takiej części zwanej lemieszem. Nie? Może teraz już niektórzy z was rozumieją, co to jest. A to jest biblijna nauka. A to jest biblijna nauka. Nauka o przekuciu młotem miecza, swego miecza na lemierz. Na lemierz, czyli na pług. Żeby nie było tak, że to tylko grafika, to poproszę pierwszy tekst z Biblii. Proszę o przeczytanie. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Jest w Biblii? No jest. Rzeźba nie kłamie. Nakaz, któryś by powiedział, zaraz nakaz? Ktoś drugi by zapytał? No bo jak nakaz, to ruki po szwami, koniec dyskusji, jeśli Bóg każe to. My musimy, jeszcze byśmy musieli tylko sprawdzić, czy to dla nas nakaz. No i koniec dyskusji w temacie. Przekuwamy. Nie? Bierzemy pompkę, młotek, robimy blachę, zaginamy, kobietę się przymocowuje z przodu i o, orka idzie. No, widziałem to na Ukrainie, takie obrazki na własne oczy. Ale nic się w dzisiejszych czasach. To też skutek komunizmu, bo im zabrał wszystko. I zostało to właśnie to, co Fredro mówił, bo Fredro akurat z tych terenów, ze Lwowa pochodził. No, ale wracamy. Mamy tekst biblijny. No, nakaz to nie wygląda, nie? Co by to było, jak nie nakaz? No, zieloni, no, proroctwo. No i brawo, brawo. Koledzy zieloni, tak, to jest proroctwo. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. A wróćmy do naszego obrazka. Czyli mamy proroctwo. No, ktoś by powiedział, no dobra, nie nakaz, ale proroctwo, wola Boga jest. Bogu się to podoba. Nie? Taki ktoś już będzie się, oczywiście już trochę się wycofa, ale dalej będzie bronił, że trzeba przekuwać. No to teraz warto zapytać, gdzie to stoi i kto to zrobił. Stoi w Nowym Jorku. Aha, powiedzą, widzicie? Amerykanie też głoszą, że trzeba rewolwery przerobić na tam, nie wiem, traktory, no, czy coś innego. No właśnie, to jest fałszywe wnioskowanie. Z niepełnej przesłanki wyprowadza się właśnie fałszywy wniosek. Bo to, że to stoi w Nowym Jorku, to wcale nie znaczy, że to jest Statua Wolności. Bo tamtą sobie zrobili rzeczywiście Amerykanie. No i na tamtej można parę wniosków zrobić na temat Ameryki. A to jest przed budynkiem ONZ-u.
czyli tu wiecie, United Nations, jak ktoś by chciał się dowiedzieć, co myślę na temat takich organizacji, zapraszam do tego nauczania sprzed tygodnia, ono niebawem się pojawi, czasy ostateczna polityka, a my jesteśmy na razie przy tym lemieszowaniu. No dobra, mamy przed Narodami Zjednoczonymi. No ale kto to zrobił? No bo gdzie jest? Już wiemy, że to nie wina Ameryki, żeby nie było. Kto to zrobił? Jak ktoś się zna trochę na teorii sztuki, to już wie. A jak ktoś jest z Krakowa, to też wie. Wystarczy się przejść pod budynek główny, zdaje się, Akademii Górniczo-Hutniczej. To tam też dwóch takich golasów, tam może trochę ubranych, ale bo tu bardziej skromnie, tam świat wyzwolony, to już bez majtów jest, nie? Także tam już nie pamiętam. Często chodziłem koło tych dwóch w Krakowie, ale nie pamiętam, co było, bo ja na to ogólnie nie zwracam uwagi. Jakby były kobiety, może bym bardziej pamiętał, chociaż też nie wiem, bo staram się nie zwracać za dużo uwagi, ale ogólnie raczej z naturą idę. To tak, żeby było. Nie? Jak ktoś spojrzy na tę grafikę, już wie, że to jakiś socrealista musiał zmontować. Nie? Socrealista, tu detektyw mówi, gdzie mogą być socrealiści i mieć kasę na takie piękne budowle? O, pewnie w Związku Sowieckim. I właśnie trafił. To jest prezent Związku Sowieckiego dla Narodów Zjednoczonych. Czyli jest to pewne przesłanie. Tych, którzy miłują pokój i zawsze o pokój każdą wojnę są gotowi toczyć, nie? Jak dzisiaj musimy walczyć z tym rusofilstwem na naszych kanałach, to oni nam mówią, że ile to wojen Ameryka toczyła, a Rosja tak niewiele. To lepsza Rosja niż Ameryka. No tak tym... I tu trzy kropki, bo to wiecie. Teraz taki odgłos z naszych wiadomości. Za spłuczkę pociągamy i ten temat poszedł. W otchłań dziejów. Ale wracamy do naszych Sowietów, bo jesteśmy ludźmi sowieckimi. To musimy wiedzieć, skąd nasze myślenie wyrasta. Nie? Każdemu skądś nogi wyrastają. Nasze myślenie też skądś wyrasta. I właśnie wyrasta z tego. Właśnie wyrasta z tego. No ktoś powie, jak to? No przecież z Biblii. No bo my pokazali, jest. I przekują swoje miecze na lemiesze. No dobra. No ładna, znaczy się tak by trzeba po sowiecku. No to zobaczmy ten werset jeszcze raz. Ale w szerszym kontekście. No zobaczcie. Rzeczywiście. Jest proroctwo u Izajasza. Proszę o przeczytanie. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. O, zobaczcie, nawet dalej idą. Nie będzie wojen, nie będą się uczyć sztuki wojennej. Nie? Ale jest ciekawe słówko. Na żółto, zobaczcie. Jak już stwierdziliśmy, że to jest proroctwo, czyli dotyczy czasu przyszłego. I ono zostanie spełnione kiedy? Kiedy wszystkie narody razem to zrobią. Bo jakby co niektóre narody zrobiły to wcześniej, to co by zrobiły drugie narody? Teraz rozumiecie ten dar towarzysza Chruszczowa. Jak on se kombinował. Z tych dzielnych Amerykanów, z potomków najdzielniejszych z dzielnych, z chrześcijan, którzy zbudowali nowy świat praktycznie. Co zrobimy? Bandę? Sprośnych? Hipisów. To był jego plan. To są lata 50. Ten pomnik piękny, który pokazywałem wcześniej. Koniec lat 50., może początek 60.
I zobaczcie, jak szybko ruch hipisowski wystartował. A czym cechował się ruch hipisowski? Właśnie takim skomuszałym myśleniem na temat pokoju. Make peace, not war. Jest hasło? Przypomina to wam coś? Te miecze, nalemiesze, ta rzeźba? O! A jak gdzieś niezależnie różni ludzie robią to samo, to jakie mamy podejrzenie? Nawet w kodeksach karnych jest taka formuła. Działali, proszę to kończyć, wspólnie i w porozumieniu. Tak, działali wspólnie i w porozumieniu. Biblia też mówi, że nie ma, żeby dwóch robiło coś razem, jeśli wcześniej się nie umówią. Także mamy już dowód, czy może dowód, pokazanie światowego spisku, gdzie naród rycerzy, czy narody wręcz rycerzy, bo to nie dotyczyło oczywiście świata zachodniego, to znaczy samych Stanów Zjednoczonych, ale całego świata zachodniego, czyli także Europy, także Brytyjczyków i tak dalej, Niemców, którzy wiele im można powiedzieć złego o celach ich wojen, to jednak dobrymi żołnierzami byli. I łeb do tych swoich mieczy, tygrysów i różnych innych zabawek też mieli. Nie? Oni wszyscy mają nagle uwierzyć, że akurat dla nich przyszedł czas na ruch hipisowski. A co było w Moskwie, jeśli ktoś słuchał Big Bandu, czy jakiegoś jazzu, czy coś? Co się działo jednocześnie w Moskwie? Ktoś pamięta te czasy? Zwiedzał Syberię. O! To znaczy, to chyba nie chodziło o tym, żeby każdy naród naraz. Nie? To chyba towarzyszom w Moskwie nie chodziło o taki plan, że to wszyscy się rozbroimy i kochamy się jak bracia. Plan jest prosty. Wykastrować Zachód, a wtedy dziki Wschód przyjedzie i dokończy robotę. Proste? Wrzesień 2015, papież Franciszek, Angela Merkel, a po cichu Putin, jurnych, mało pacyfistycznych chłopaków spuszczają ze smyczy i wpuszczają do szeroko otwartych bram Europy. Widzicie, że to jest cały czas ten sam spisek, ten sam plan. Dlatego jak wam mówi, ktoś mówi, że komunizm upadł, no to jedna wielka bzdura. Nie? A teraz nałożymy na ten plan dzisiejszych polityków europejskich. Pani Bieńkowska. No powiedzmy, że europejska. Niech będzie, no, w sumie wolne żarty. Co ona wymyśliła, a przynajmniej nie ona, nie, przepraszam, cofam. Co ona ogłosiła? Bo z myśleniem to ja bym tu nie szarżował. A co do ogłoszenia, no to wiemy. No ona ogłosiła właśnie, że teraz Europejczycy będą notchowami, tylko będą pacyfistami. To ogłosiła pani Bieńkowska. To jest najlepsza broń przeciwko islamskim terrorystom, którzy właśnie wymordowali tam, nie wiem, ile tam w tym Paryżu wymordowali, setkę. Słucham? 130 osób. Jak rozbroimy wszystkich Europejczyków, no to wtedy terroryści muzułmańscy przestaną nas mordować. Nie? To właśnie dokładnie przekujcie swoje te tam nalemiesze i będzie pokój i bezpieczeństwo. No to jest od razu komintern dzisiejszy, czyli tym razem to się nazywa tam jakaś rada czegoś, komisja, nie wiem, bo się na tych dziadostwach nie wyznaje. Ogólnie komuniści, nie? To i ja już wiem, hasło i mi to wystarczy. I towarzyszka Bieńkowska stwierdziła, że trzeba wszystko, co nawet przypomina broń, zabrać. Znowu wrócimy do czasu wiatrówek. Ale te, a też może nie. No bo mogą przypominać. Czyli proce. Czyli wracamy do czasów właśnie Dawida i tak dalej. Nie? Także marzenie lewicowe, zobaczcie, cały czas jest realizowane. Jednych się zbroi, jednych się przygotowuje do wojny, a cywilizację zachodnią się rozbraja, czyni ją zniewieściałą, antybohaterskie wzorce i ideałem jest miłosierdzie. Przygarniamy wszystkich. Terroryści tam mogą być?
mówi dziennikarka. A papież, no mogą, ale naszym obowiązkiem jest przygarniać wszystkich pod swój dach. Pod swój dach. Mamy więcej pieniędzy? To wszystkich, nawet bandziorów, mamy obowiązek chrześcijański. Jezus przecież tak nakazał. I tak dalej, nie? No ludzie, obudźcie się, to jest banda zwodzicieli, no zwykłych, to nawet głupi jasiczek z we wsi, tak zwany wiejski głupek by zobaczył, że jest robiony w balona, no. Bo przecież naturalną sprawą jest, że jak przychodzi złodziej, to albo uciekasz, a jak jesteś silniejszy, to mu tam z czegoś przywitasz, nie? I tak dalej. W Biblii są takie przykłady, no. Wręcz to jest jako dobry pasterz, to który właśnie przywali wilkom, a nie ucieka i oddaje wilki owcom, nie? Jezus jak mówi o mocarzu, no mówi, no jak jest mocarz, znaczy Bóg, no to on nie pozwoli, żeby mu ktoś podskoczył, nie? A jak by był słabszy, no to przyjdzie drugi, mu zabierze wszystko, zwiąże go, skopie, czy co tam będzie chciał z nim zrobić. Ale jeśli jest silniejszy, to się nie da. To jest normalne chrześcijaństwo. Zresztą nie tylko chrześcijaństwo, bo to jest już natura, że człowieka. Dane od początku. Bronić się przed złem. Nie? Nie atakować, nie zabijać, to jest całkiem co innego, nie? Ja nie jestem za wyprawami krzyżowymi, o tym zresztą zaraz jeszcze powiemy. Ale obrona jest normalnym, przyrodzonym prawem człowieka. Także warto, żebyście dzisiaj zobaczyli, że jak ktoś tego nie widzi, to chyba nie wiem, co mu może pomóc. No przecież, że papież jest zakładnikiem kagiebistów, to na Kubie było widać, jak się ściskał i jeszcze podskakiwał, mówił, że to cud Boży, że on się z agentem Michajłowem spotkał. A Putin mówi właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przecież zobaczcie, tu sankcje, izolowany, niby izolowany, nie? Prowadzi wojnę na Ukrainie. Ukraińcy mówią, papież nas zdradził. No jak on się z tym, że tak powiem, załóżnikiem oprawcy spotyka? No, a Polacy będą za parę tygodni czy miesięcy, nie wiem, kiedy on tam przyjeżdża z tym prezentem dla Polaków, czyli wiecie z czym, nie? Takie truchło jakiegoś świętego zamierza nam przywieźć, naszej młodzieży. I ta świętość polega, że on chodził po górach z biednymi, nie? No to jak taki wzorzec dla dzielnych Polaków, dla husarzy przynosi truchło jakiegoś człowieka, który chodził po górach i oprowadzał biednych. I to ma być wzorzec dla naszej młodzieży. No to co, będziemy przeprowadzać przez Bieszczady tych biednych, co będą ze Słowacji pakować? To jest wzór dla naszej młodzieży? Najbardziej mnie zawsze denerwuje głupota. No trudno mi się opanować, jak widzę taką głupotę, że zobaczcie, takimi, że tak powiem, jak to Marian mówi, na bezczela już są ci Polacy ładowani i dalej pójdą w niedzielę do kościółka i będzie fajnie i tak dalej, nie? Nie ma za grosz pomyślunku w tym narodzie. Ale wracamy do broni. Czyli mamy już problem, że owszem, taki plan jest dobry, ale jeśli on się jednocześnie, można powiedzieć, w jednej chwili zrealizował na całej ziemi, bo jeśli tylko część zrealizuje, no to już są niewolnikami. Jeśli tylko z życiem ujdą, czyli to szczęśliwy los, jeśli się rozbroją, a drudzy będą mieli broń, to będą w najlepszym razie niewolnikami, a najgorszym wspomnieniem historii. Niektórzy mówią nawozem. Ale przeczytajmy dalej ten fragment, bo to jest dopiero początek. Nie? Proszę. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Dziękuję. No, tu już jak ktoś przeczyta to w całym fragmencie, nie ma dwóch zdań. Nie ma żadnej wątpliwości, kiedy się to stanie. Tak, będzie taki czas w historii ludzkości, że przestaną się uczyć sztuki wojennej, przestaną te miecze posiadać, przekują je na lemiesze i tak dalej. Są opisy też, że będzie, zaraz możemy przeczytać, krowa z lwem się pasła, czy tam z niedźwiedziem pasła się, a baranek z lwem na jednym pastwisku. Ale czy to są te czasy, w których żyjemy? No niech ktoś pójdzie sprawdzi, może się sam popaść z tym lwem. Jak uwierzy w te, że to już się wypełniło. Zobaczcie, to stanie się w dniach
ostatecznych. To jest no, czarno na białym, no tu akurat chyba biało na czarnym. Ale idiom jest taki. Góra Świątynna, czyli dzisiaj pagórek, pewnie kilkuset metrowy albo i mniej może ma tam, ile ma tam, ktoś wie, na jakiej wysokości jest Jerozolima, wzgórze Świątynne. Więcej jak kilkaset metrów chyba nie. Słucham? Może pod 1000, najwyżej. Ale nie jest to Mount Everest. A co tu mamy? Mamy takie zmiany tektoniczne na Ziemi, że wzgórze Świątynne będzie najwyższym punktem na całej Ziemi. To już jest? No nie. Dlatego, kto z was, ktokolwiek z was usłyszy człowieka, który mu mówi, żeby przekuł swój miecz na lemierz, jest oszustem, jest zwodzicielem, albo z Moskwy, albo z piekła, albo z jednego i drugiego naraz. Taka możliwość też istnieje. Trzeba wiedzieć. On wykrzywia Pismo Święte. Wykrzywia Pismo Święte, a to jest metoda diabelska. Możemy przejść od razu, ja mam jeszcze wiele fragmentów, może do jednego zaraz wrócimy, ale poproszę o Mateusz 4:1-7. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Mamy przykład wykorzystania Pisma Świętego przez diabła. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Diabeł, kusząc Jezusa, zacytował Pismo Święte. I odpowiedź Jezusa, napisano również. Czyli żeby znaleźć prawdziwą interpretację, prawdziwy zamiar Boga przy czytaniu Biblii, trzeba wykonać trochę pracy intelektualnej, a nie ślepo wybrać fragment i przekujcie miecze na lemiesze. To jest dla was zadanie. Nie? Rozumiecie, że żeby zrozumieć zamiar Boży w Piśmie Świętym, stąd dlatego mamy te warsztaty biblijne, to nie jest taka łatwa sztuka. Wielu ludzi mówi tak, wtedy konfrontowani z tą prawdą, że zrozumienie Pisma Świętego jest trudną sztuką. Oczywiście w sprawach łatwych, łatwą. W sprawach oczywistych, czyli Ewangelia, zbawienie jest dość łatwą sztuką. Ale w sprawach innych trochę trudniejszą. Trzeba się wysilić, trzeba poświęcić czas. Trzeba niekiedy popytać, poszukać, poszperać. Nie? To część ludzi mówi tak, ja do tego nie mam głowy. Zaufam księdzu proboszczowi, biskupowi albo innemu. Bo on jest mądrzejszy ode mnie. I on studiował tu, tam, że on się tam za Roma i tak dalej, Amor, te sprawy zajmował w czasie studiów, to już nieważne. Ale on studiował, ma kiecę do samej ziemi, podkuty tu pod szyją jest, na pewno mądrzejszy niż ja. To nie mówię o mnie, tylko tak mówię o przykładowym Nowaku, że on tak myśli. On już podnosi od razu obie ręce do góry, ja będę polegał na ludziach. Zobaczcie, od razu oddaje się w niewolę cudzemu ludzkiemu myśleniu. On myśli, że to jest bezpieczniejsze, ale on już jest niewolnikiem ludzi. On już zreiterował. On już nie podjął walki, by rozpoznać, jaka jest prawda Słowa Bożego samodzielnie. Tym się różnią właśnie katolicy od protestantów, tak najprościej rzecz ujmując. Protestanci podejmują wyzwanie i mówią, będę szukał, ponieważ będę szukał na własną rękę prawdy Bożej, bo mnie Bóg rozliczy z tego, kogo słuchałem. Czy jego słowa, czy ludzi, czy fałszywej nauki, czy źle zrozumianego Słowa Bożego. Bóg mnie rozliczy. Nie powie, a ty byłeś w parafii księdza Jana, a nie, no to dobra, to chodź. Niektórzy tak wierzyli, dlatego zatwiali sobie takie do trumień takie pieczątki, że on jest tam na jeszcze jakąś funkcję. Tak, tak, całe średniowiecze, każdą trumnę katolicką można, to tam jakiś glejt jest, nie? Czy Bóg będzie na to patrzył? Jak ktoś chce w to wierzyć, no to ja już mu nie pomogę. Tak, część protestantów poszła na manowce idąc tą drogą, ale prawda biblijna ostała się tylko w kościołach protestanckich. Nie we wszystkich. Atakowałem zielonych, mógłbym jeszcze wielu atakować.
Ale prawda biblijna. Zobaczcie temat emigrantów. Zobaczcie temat broni. Zobaczcie temat rządu światowego. Kościół katolicki będzie po lewacką narrację. Temat homoseksualizmu. Wszystko, co chcecie. Papież Franciszek powie wszystko, co będą chcieli od niego mocodawcy lewicowi. Wystarczy tylko, że mu powiedzą, że zostanie szefem religii światowej. To powie, że i Budda jest Bogiem, i że Allah, wszystko powie. No problem. Kiedyś Stanisław Michalkiewicz, to do katolików mówię, bo ja dla was nie jestem żadnym autorytetem, może nawet anty, ale posłuchajcie, co powiedział Stanisław Michalkiewicz. Jak kiedyś pytaliśmy się go, dlaczego papież Jan Paweł II poparł haniebne wejście Polski do Unii Europejskiej, do bezbożnej Unii Europejskiej na haniebnych warunkach. Papież Polak. Dlaczego to zrobił? I odpowiedź Stanisława Michalkiewicza, ktoś z was pamięta? Może? Była praktycznie druzgocąca. Powiedział przysłowiem. Nie ma takiej bramy. Pamięta ktoś dalej? Której nie przekroczyłby osioł obładowany złotem. Tyle w temacie. Ja mówię za pomocą takiego sloganu reklamowego. Co czyni cuda? Cena czyni cuda. Watykan wszystko wam powie. Co będziecie chcieli? Także jeśli ktokolwiek powie wam, że czas pokoju już nastał, czas pokoju światowego i przekuwania broni palnej, likwidowania, rozbrajania, że to jest nakazem Jezusa, to jest wolą Boga, jest oszustem, który kłamie w żywe oczy i przygotowuje, ale nie przyjście Jezusa, tylko antychrysta. No, Korneliusz, dasz radę jakiś slajd pokazać? Ja poproszę jeszcze z Księgi Joela, 3:14-19. Najpierw sam 14. Proszę. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę, powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. To jak? Ogłaszamy krucjatę? Jest nakaz? Tu jest nawet nakaz, nie proroctwo. Widzicie? Dlatego niektórzy ludzie mówią, że no z Biblii można dowolną prawdę bronić. Tu będziemy przekuwać miecze na lemiesze, a tu będziemy świętą wojnę zaczynać. No tak. No bo jeśli nie weźmie się całości Biblii, nie zrobi się tej pracy, o którą mówiłem, to przeróżni ludzie, czy źli, czy niedouczeni, mogą takie rzeczy robić. No, ale zobaczmy dalej ten fragment w szerszym kontekście. Proszę, Michale. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę, powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przychodźcie śpiesznie, a wy wszystkie okoliczne narody. Zbierzcie się. Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. Dzięki. Widzicie? Nakaz jest odwrotny. I znowu Kubuś Puchatek powie, o, to nie wiem, co zrobić. To kuć, czy nie kuć? Nie wiem. No, przecież sprawa jest prosta dla rozsądnego człowieka. Nie ma tu wielkiej tajemnicy. Zależy kiedy, Kubusiu? Zależy kiedy? Teraz kup se pompkę. Dobrze ci radzę. Znaczy najpierw se wyrób pozwolenie, bo jak kupisz tam na czarnym rynku, będziesz miał kłopoty. To nie, do tego nie nawołuję. To se czarnoprochowca kup najpierw. To wystarczy do twoich celów. Przyjdzie czas pokoju,
o którym mówiliśmy wcześniej. Wtedy Jezus będzie bezpośrednio rządził i wtedy rzeczywiście będzie ten czas pokoju na całej ziemi. Będzie też czas sądu. Tu zbierze wszystkich, na dzień sądu, zbierze wszystkich w Dolinie Sądu, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Już nie prawo, tylko sprawiedliwość. I wtedy ci, którzy będą żyli, są wezwani pod broń, żeby w wojsku Jezusa wziąć udział w tym świętym dziele wymierzenia Bożej sprawiedliwości narodom świata. Ale teraz jeszcze ten dzień nie nadszedł. Zobaczcie różnicę między chrześcijaństwem a islamem. Islam już ogłosił świętą wojnę przeciwko niewiernym, a chrześcijanie mówią, jest rok łaski, gdzie się możesz nawrócić. Oczywiście nie atakuj nas, bo I'm not a pacifist, I'm a Christian. Nie? To tak dla tych ze wschodu jakby, nie? Ale żadnej świętej wojny, żadnej realizacji Bożych celów, Bożych misji za pomocą broni. To jest oczywista oczywistość, nie będę na to tracił czasu. Będzie taki czas, że Jezus powoła wszystkich pod broń. A kto nie ma, to sobie będzie musiał przekuwać i robić tam dzidę jakąś, czy coś tam, nie? By się nie pokaleczył przy tym robieniu. Dobra, musimy przyspieszyć. Czasu jak zwykle mało, ja bym mógł do wieczora wam tu bajać. Także zaraz przejdziemy do zastosowań. Ale wcześniej, 2 Koryntian 11, 19... Nie, przepraszam. 1 Koryntian 7, 22. Ty poszukaj. O, świetnie, bardzo dobrze. Teraz przejdę trochę już skokowo, bo dlaczego Sowieci chcieli rozbroić cały świat? Żeby uczynić go niewolnikami, żeby podbić cały świat. To jest doktryna komunizmu. Jest taka piosenka, ruszymy z posad bryłem świata i tak dalej, nie? We wszystkich tych pieśniach komunistycznych jest cały świat jako cel komunistów, nie? Podbić cały świat, żeby nasza ideologia zwyciężyła na całym świecie. Po to jest rozbrojenie tych wszystkich innych narodów, cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, żeby ją podbić i zniszczyć. No proste, dość jak drut. Ale chrześcijanie sobie teraz tak już kombinują. Mówią tak. No ale przecież nie mamy się sprzeciwiać władzy. No nie mamy. To jak? Tak. To po co nam broń? Aha, no to przed złodziejem. No dobrze, nie? Ale czy na poziomie państwowym to już to nie ma żadnego znaczenia posiadanie broni w polityce? Czy naród jest uzbrojony, czy nie? Spytajcie Obamy. On to wie doskonale, bo ma naród akurat niekomunistyczny jeszcze. I do tego nachodzą ludzi wtedy takie myśli. Mówią tak. Jeśli jesteś niewolnikiem, zostałeś powołany, czyli nawróciłeś się jako niewolnik, no to jesteś wolny w Chrystusie. Nie? Jeśli jesteś jako wolny powołany, no jesteś niewolnikiem Chrystusa. Czyli tak kombinują, żeby wszystko zostało, nie zmieniać status quo, nie podskakiwać. Ale zobaczmy werset w szerszym kontekście. Proszę. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Tak, ten fragment nie mówi, żeby powstanie Spartakusa obwoływać, nie? Czyli żeby zbrojnie walczyć przeciwko niewolnictwu. Ale jeśli masz okazję, raczej z tego skorzystaj. Jeśli nadarzy się sposobność, a jesteś niewolnikiem, żebyś stał się wolnym człowiekiem, to skorzystaj z tego. Skorzystaj z tej okazji. To jest w systemie niewolniczym pisane. Ale kiedy już jesteś wolnym człowiekiem, urodziłeś się wolnym człowiekiem, mieszkasz w państwie, które gwarantuje wolność osobistą, to jaki jest twój obowiązek? Jaki jest twój obowiązek z tego fragmentu? Proszę.
Być wolnym człowiekiem to jest twój obowiązek. Masz pozostać wolny. Masz pozostać wolny. Nie możesz się zgodzić na niewolnictwo. Nie możesz się zgodzić, jeśli ktoś będzie chciał ciebie uczynić niewolnikiem. Jasne to jest, czy nie? Dobra, urodziłeś się jako niewolnik. Nie walcz ze swoim panem czy z tym systemem, ale jeśli możesz, skorzystaj. Ale jeśli jesteś wolnym człowiekiem, nie wolno ci pozwolić odebrać sobie swojej wolności. Żeby to było jasne też, apostoł Paweł to w innym miejscu, proszę, drugi list do Koryntian 11, 19, 20, już kawa na ławę, proszę. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Dzięki. To jest napomnienie. To nie jest pochwała. To jest napomnienie do kościoła w Koryncie. Zielonoświątkowego zresztą najbardziej. Nie? I Childers miał problem. Chciał mówić o broni, no ale nie mógł. Bo oni w rytmie czaczy i tak dalej. No dobra. To już starczy. Znosicie głupców. No tego nie wyeksponowałem. Ale jest to poważny zarzut. Dzisiaj mówimy o sprawie dostępu do broni i o tym, w jaki sposób pozyskuje się zwykle niewolników. W czasach starożytnych niekiedy rodzice sprzedawali swoje dzieci, albo źli rodzice, wyrodni, jak to się mówi, albo z biedy. Sprzedawali swoje dzieci w niewolę. To jest jeden sposób. Nie? A drugi, proszę, panie historyk, jak się brało niewolnika? Poprzez grabież. Mieczem podbić, wziąć niewolników i uciekać. To metoda wschodnia. A inne metody były tam jeszcze inne. W każdym razie trzeba najpierw zdominować militarnie, żeby człowieka zrobić niewolnikiem. I teraz pytanie. Jeśli my mamy nakaz nie pozwolić, by ktoś nas zrobił, my wolni ludzie, mamy nakaz od Boga, żeby nie pozwolić się zrobić niewolnikami, żeby nie pozwolić na wyzysk ekonomiczny, żeby nie pozwolić się łupić, żeby nie pozwolić dominować nad nami jakimś baranom i dziadom, żeby nie pozwolić się bić bezkarnie, to co nam jest potrzebne? Laga gumowana, jak ktoś przyjdzie z lagą gumowaną, tak. Albo jak przyjdzie tam z lagą nie mniejszą, nie? Ogólnie jest stare takie porzekadło, że jak chcesz się obronić przed jedną przed lagą, jaką lagę musisz mieć? Większą. Proste. Nawet kubusie pochatki z niektórych kościołów powinni to zrozumieć. Nie? Jeśli masz nie dać się uczynić się niewolnikiem ludzi, masz nie pozwolić się wykorzystywać ekonomicznie, masz nie pozwolić się poniewierać, masz nie pozwolić się bić przez innych bezkarnie, to musisz mieć dobrą lagę. Na początek to wystarczy. Proste czy nie? Czy ktoś nie rozumie z kubusiów? Bo zakładam, że większość, a może i wszyscy, którzy nas oglądacie, to jednak rozsądni ludzie, to tu nie muszę długo tłumaczyć, szczególnie, że 14 już wybiła. No. Mógłbym jeszcze powiedzieć nieskończenie, no może skończenie, dużo dosyć o historii, jak to w historii było, ale to też wiecie, to możecie sobie przeczytać, nie? To wszystko. Żeby jasne było, sama broń nie rozwiąże problemów. Na przykład w Meksyku, w krajach arabskich jest dużo broni. Ale czy chcielibyście tam żyć? Czy to nasza bajka? Oczywiście, no nie. Jeśli nie powiążemy posiadania broni
z odnową duchową, żeby człowiek miał moc do zapanowania nad grzesznymi skłonnościami, to wtedy tylko idziemy w kierunku chaosu większego. To jest oczywista oczywistość. Dlatego przechodząc do zastosowań na temat broni palnej. Proszę o pierwsze zastosowanie. Czyli jaki jest ratunek, by nie stało się to, czego chcą komuniści, albo to, czego chce diabeł, czyli zniewolić wszystkich ludzi rządem światowym. Nie historia, tylko ratunek. O, bardzo dobrze. Skuteczna ewangelizacja każdego pokolenia. Dlaczego? Pierwszy powód podałem, że tylko ludzie moralni zrobią moralny użytek z broni. Broń w rękach złych ludzi to jest problem dla dobrych ludzi. Czyli broń musi być w rękach dobrych ludzi. W jaki sposób pojawiają się na ziemi dobrzy ludzie? Co, tak się rak rodzą? Nie, wszyscy rodzimy się grzeszni i obrzydliwi przed Bogiem. Za pomocą wychowania niektórych z nas trochę się poprawi. I temu służy wychowanie. Ale zmienić naturę, serce, może tylko Jezus przez nowe narodzenie. To jest oczywista oczywistość. Ale dlaczego tylko uczniowie Jezusa kochają wolność ponad życie? Jest na to dowód w czasach ostatecznych. Proszę następny slajd. I proszę przeczytać go. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Dzięki. Dzisiaj jest wielu kozaków. Nie mówię o etnicznej części. Wielu kozaków, czyli takich wolnościowców, bohaterów. Nie? Mówię, dobra, chrześcijaństwo to nieważne, my tu mamy tam te książki i tutaj sobie jakieś tam wstawią właściwe i my już wiemy, jak to ma być, tylko pełna wolność, kawał drutu. Jeśli przyjdzie prawdziwy test, wszyscy ci ludzie zegną łby i karki przed antychrystem, przed rządem światowym. Nie będzie ani jednego odważnego. Wszyscy kozacy się po... Dokończcie sobie sami. Życie na szali postawią tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Tylko ci w sytuacji ostatecznej wybiorą śmierć, a nie ulegną tyranii. Tylko ci. Dlatego, jeśli mówimy o zastosowaniu, jaki jest ratunek przed tym, żeby te czasy ostateczne nie przyszły tak szybko, żeby potęga zła się nie rozwijała, to jest nią ewangelizacja. Czyli szukanie i znajdywanie tych, którzy chcą przyjść do Jezusa po zbawienie. Bo dopiero oni nabierą mocy, żeby prawdziwie walczyć o swoją wolność. Reszta się sprzeda. Resztę da się zastraszyć. Dlatego przez wszystkich różnych tych tyranów komunistycznych chrześcijaństwo jest tak mocno zwalczane. Nie buddyzm, to są niegroźne sprawy. Chrześcijaństwo. Biblijne chrześcijaństwo to jest prawdziwe zagrożenie, bo ono rodzi nieugiętych ludzi. Czyli pierwsza rzecz to jest skuteczna, i tu mówię skuteczna, nie żeby w ogóle jakaś ewangelizacja była, tylko skuteczna ewangelizacja. Każde pokolenie musi rozwinąć skuteczne narzędzie ewangelizacji. Drugie zadanie to jest wychowanie dzieci.
To jest wychowanie dzieci i możemy tu zobaczyć dwa fragmenty, tylko proszę. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I następny. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Tak, karność. Z czym się wam kojarzy karność? Mi z wojskiem. Może niektórym ze szkoły. Dyscyplina. Nie? Dyscyplina jest podstawą każdej armii. Motywacja i dyscyplina. Uzbrojenie jest dopiero gdzieś dalej. Motywacja i dyscyplina. Nie? To jest podstawa każdej armii. Zobaczcie, gdzie idzie teraz komunistyczny, czyli lewacki atak na rodzinę. Żeby było rób ta, co chce ta. Nie karność, a rób ta, co chce ta. I wcześniej mówiliśmy, wychowuj dziecko do drogi, a później z niej nie zejdzie. Zobaczcie, co się dzieje w przedszkolach najbardziej zlewicowanych państw i narodów. Otóż zabraniają, w Polsce też. Wyobrażacie sobie, że w Polsce, w polskich przedszkolach, my, potomkowie huzarów, potomkowie szwoleżerów, potomkowie nie wiem tam czego jeszcze, pozwoliliśmy, że jakieś... Teraz się opanuje? Trzy kropki. Jakieś lewactwo zabroniło naszym dzieciom bawić się pistoletami, karabinami czy czołgami w polskich przedszkolach. Rozumiecie to? Jak pozwalamy się bić po twarzy? To jest naród? To jest społeczeństwo chłopów pańszczyźnianych, co cokolwiek można im kazać i oni to zrobią. Oni swoje dzieci w jasyr sprzedają. Tym właśnie lewakom, posyłając ich do tych przedszkoli i szkół, gdzie dzieciom się zabrania bawić pistoletami, a każe się chłopcom sukieneczkami. Wychowuj dziecko odpowiednio, a nie zejdzie w starości. Lewacy to doskonale wiedzą, a prawacy zapomnieli. Zobaczcie, że nakaz jest do ojców. Do ojców. Będąc niecharyzmatycznym, niezielonoświątkowym pastorem, poszedłszy na zielonoświątkowe spotkanie, znaczy tą ewangelizację z tym childem, z tym samym childersem, okazałem się największym zielonoświątkowcem z nich. Wiecie jak? Kazali zadawać pytania. No jakie kto chce? O wszystko mnie możecie pytać. No to co ja od razu podniosłem rękę. No i co mnie najbardziej interesowało z tej całej historii? Przecież nie jakieś strzelanki i te sprawy. Ale kto oglądał film, to wie. Ten człowiek poszedł za misją, nie? Którą twierdzi, że ma od Boga i tak dalej. Miał tam sukcesy, wszystko fajnie. A co się działo w Ameryce? Co się działo z jego córką? Co się działo z jego żoną? Nie? I to mnie najbardziej interesowało. Bo sam mam tego typu problemy. Jest misja, jest rodzina. A po drugie Biblia mówi, jak oceniać pastorów. Po czym? W pierwszym rzędzie po tym, jak kierujesz swoją rodziną. No to ja, jak kazali pytać o wszystko, jako pierwszy, zielonoświątkowiec nad zielonoświątkowcami, zadałem pytanie. Na filmie widać, że masz kłopoty z wychowaniem córki i z więzią z żoną. Jak to jest teraz? Nie wiedziałem. Ja nie wiem, czy ktoś mi uwierzy, ale nie wiedziałem, co robię. No jeszcze z córką dobrze poszło. No już trzeci wnuczek, fajnie jest. A on mówi, a z żonąśmy się rozstali. Bo separacja, bo długie podróże, bo zaczęliśmy się oddalać i po zawodach. I jesteśmy dzisiaj, kochamy się, tam rozmawiamy, ale nie jesteśmy małżeństwem. Ojej, ale mu załatwiłem krucjatę. Nie wiedziałem, nie? Oczywiście, kto mi uwierzy, tam pewnie myślał, że podstawiony, nie? Żeby mu zepsuć. Ja mu jak najlepiej życzę w tych jego działaniach, nie? Ale Bóg wykorzystał dotknięcie mnie do dotknięcia najbardziej drażliwej sprawy w tym całym przedsięwzięciu.
I te wszystkie wizje, cudowności, wiecie, podskakiwania, języki i tak dalej. Gdzie jest żona? Proste pytanie. I prosta odpowiedź. Bo szczerze, on szczerze to powiedział, także chwała mu za to. I tak dalej. Także ojcowie, ratunek cywilizacji jest w waszych rękach. Macie nauczyć oczywiście wszystkich dobrych rzeczy, także strzelać. Najpierw z procy, potem z łuku, nie? Najpierw oczywiście wystrugać z drewna albo kupić chińską zabawkę. Jeszcze nie jest zabronione chyba kupowanie pistolecików, bo nie wiem, bo dopiero przy wnukach będę znowu to ćwiczył, mam nadzieję. Ale chyba jeszcze można. Kupujcie militarne zabawki, bawcie się ze swoimi, fechtujcie, uczcie fechtunku swoich dzieci, zapasów, czego tam jeszcze, a potem zaprowadźcie je na strzelnicę, ojcowie. Nie? I oczywiście, żeby wychowywać w karności, musicie sami być jej wzorem. Paskudna sprawa. Ale na ostatniej dziurce jestem. Trzecia sprawa. Trzeci rodzaj zastosowania. Zaangażowanie polityczne chrześcijan. Jeśli lewactwo chce steroryzować cały świat i rozbroić cały świat, to po pierwsze ewangelizacja. Po drugie, silne chrześcijańskie rodziny, gdzie chłopcy od małego uczeni są bohaterstwa, uczeni są walki, uczeni są obchodzenia z bronią. Ale bez tego też daleko nie zajedziemy. Można by oczywiście całych kilka wykładów poświęcić temu tematowi. Ja poproszę tylko o jeden tekst na koniec. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Widzieliście kiedyś siostrę zakonną? No, w sobotę. A widzieliście kobietę muzułmańską? Taką z tych najbardziej konserwatywnych? W szarówce by nie odróżnił. Szczególnie z tyłu. Nie? Worek czarny i mogą razem iść na disco. Skąd się to wzięło? Otóż pewni bardzo duchowi, ale głupi chrześcijanie lub tylko ci, którzy funkcjonowali w ramach religii chrześcijańskiej czy chrześcijaństwa, stwierdzili, że najlepszą metodą do tego, by utrzymać swoją duchowość nieskalaną, jest oddzielić się od świata murem, sznurem i kawałkiem włosienicy. I stąd macie katolickie zakony. Nie? Szczyt głupoty. I wypływający z fałszywego założenia i herezji. I nieposłuszeństwa Jezusowi wprost. Absolutnie nie mamy się oddzielać od świata. Mamy robić w świecie za latarnie morskie, żeby ludzie, widząc nas, orientowali się i widzieli, jak żyć i dokąd zmierzać. To jest zadanie chrześcijan. Czyli ani zamykanie się w zborkach, ani zamykanie się w jakichś tam wspólnotach zamkniętych, kontemplacyjnych czy co innego. Nie. Wyjście w świat i objęcie kluczowych stanowisk w tym świecie. To jest zadanie dla chrześcijan, by powstrzymywać upadek i zalew lewactwa. Zauważcie, że jakby prześledzić strategię socjalistów i wszelkiej maści komunistów, zobaczylibyście chrześcijańskie strategie tylko arebur, odwrócone. Gramsci, jeden z czołowych ideologów komunizmu, rozpoczął tak zwany marsz przez instytucje. Powiedział, jak macie to chrześcijańskie, burżuazyjne społeczeństwo pokonać? Jeśli będą silne kościoły, jeśli będą silne rodziny, jeśli będą silne uniwersytety, to nie macie szans. Nie macie żadnych szans. Czyli my nie mamy, on tak mówi. Co musimy zrobić? Musimy przejąć wszystkie funkcje publiczne w tych społeczeństwach.
Czyli za wszelką cenę macie się stać, wy komuniści, elitą tych narodów. Macie wejść do uniwersytetów, do teatrów, do kin, do szkół, do kościołów. Do kościołów. A wtedy tak zmienicie myślenie tych zachodnich społeczeństw, tego naszego największego wroga cywilizacji chrześcijańskiej, że sami się będą prosić, żebyśmy ich w jasyr wzięli, tak jak Franciszek dzisiaj zaprasza muzułmanów. To jest strategia Gramsciego właśnie, zastosowana w praktyce. Czyli my mamy ją w Biblii, ale my nie stosujemy. Myśmy się wycofali. Nam się mówi, że zaangażowanie chrześcijanina w politykę to brud. Wcześniej czytaliśmy tekst. Znosicie głupców. Apostoł Paweł tak karcił chrześcijan. Znosicie głupców w kościołach, głupich pastorów, heretyków, księży heretyków. Wszystko to znosicie jak stado baranów. Oczywiście nie wzywam do rewolty, ale zastąpcie ich. Zastąpcie ich. Jeśli macie możliwość ich nie słuchać, nie słuchajcie. Wyjdźcie z tych kościołów fałszywych i przyłączcie się do prawdziwych. Stańcie na czele nowych wspólnot, nowych szkół. Stańcie na czele administracji. Zacznijcie działać w polityce. To jest zadanie, żebyśmy mogli dla ludzi, przepraszam, bo tu już nie ten fragment ktoś mi podłożył, już jest, abyśmy mogli dla ludzi być tym światłem na świeczniku, jak najwyżej wyniesionym. Nie w habicie zamkniętym, nie w klasztorze, nie w zborku, ale w życiu społeczno-politycznym, w życiu społecznym. Tam ma być chrześcijan pełno, tam oni mają nadawać główny, można powiedzieć, wzorzec, a nie rób ta, co chce ta. Rozumiecie to? To jest proste. Dlatego oprócz kościołów, chrześcijańskich kościołów, chrześcijańskich mediów, potrzebujemy wreszcie w Polsce chrześcijańskiego uniwersytetu. Bo wy chodzicie na uniwersytety, które wam robią, że tak powiem, wodę z mózgu. Uczą was marksizmu i leninizmu w czystej postaci. Dzisiaj w Polsce, nawet na Kulu. Nawet na Kulu te głupoty są dalej uczone. Dlatego mówi, musi powstać w najbliższej przyszłości, jeśli ten naród ma stanąć na nogi. Biblijny chrześcijański uniwersytet. Nie lewacki oczywiście, ale konserwatywny. Niektórzy może są zawiedzeni, że nie mówiłem tam fragmentów, że chrześcijaństwo jest za dostępem do broni i tak dalej. To jest dla mnie mleko. To są oczywistości. Możecie to znaleźć na przykład w tym pastorze Jak Żyć tam jest, nie? Coś o tych pacyfistach, hejterach. Już nie pamiętam tytuł, to możemy wam tam dodać. Ja chciałem, żebyście zrozumieli, że dostęp do broni palnej jest częścią, nie całością, ale ważną częścią walki dobra i zła w tym świecie. Jeśli odpuścimy tę część, jeśli przejdziemy na stronę pacyfizmu, to popełniamy jeden z największych grzechów dla chrześcijaństwa. Popełniamy to, co zdradziecki pasterz robi, zostawiając owce na pastwę wilkom. Gdybyśmy wcześniej pozbyli się wszystkich wilków, ten czas kiedyś przyjdzie. Jezus wszystkich wilków załatwi, spokojnie. A wtedy możemy się pasać z tymi i tak dalej. Na razie wilki chodzą po ulicach, wilki są w telewizorach, wilki są w kościołach, wilki są wszędzie, a naród jest bez pasterza. To jest stan Polski. Dlatego na chrześcijanach, którzy to wiedzą, bo nikt inny nie ma wizji całości. Każdy polityk, nawet prawicowy, który nie jest chrześcijaninem, ma wizję tylko części problemu. A trzeba go zobaczyć w całości. Wtedy dopiero i trzeba znać prawdziwe rozwiązania. Dlatego punkt pierwszy. Nawrócenie narodu. Żegnamy was dzisiaj. Troszkęśmy niestety znowu przekroczyli czas. Jeśli ktoś z nami do tej pory wytrzymał, no to znaczy, że to cię ciekawi i cieszę się z tego powodu. Zapraszamy na różne inne nasze programy, gdzie więcej możemy o tym rozmawiać codziennie. O 13 z Marianem Kowalskim komentuję bieżące wydarzenia, ale także staramy się zawsze pokazać głębsze tło tego, co się dzieje, żeby właśnie pokazywać ludziom szerszy obraz, żeby zaczęli sami rozumieć, co się dzieje i jak się z tego wydostać.
Także w środę o 19:30 zapraszam na warsztaty biblijne, gdzie właśnie mówimy o tym, jak studiować Biblię, ale też jest tam czas takiego Hyde Parku. Można mnie pytać wtedy o wszystko. Raczej czasem nie jesteśmy tak mocno ograniczeni, także staram się wyczerpujących odpowiedzi udzielać na no, dowolne pytania. Oczywiście w granicach tego, co wiem, bo jak czegoś nie wiem, no to mówię. No, nie udaję. Dziękuję wam. My tu jeszcze zapoznamy się z wierszem naszego bardzo mądrego wieszcza i poety. Trochę zapomnianego. Nie? Kiedyś nawet kazanie możecie znaleźć w internecie, miejcie nadzieję. Kazanie na ten temat przygotowałem. Ale jako zakończenie tego tematu, oprócz tych trzech punktów, które mówiłem, ewangelizacja, rodzina i przejęcie świeczników w tym państwie, to zachęcam do przesłuchania, miejcie nadzieję, jest na YouTubie, można sobie znaleźć, albo przeczytania tego wiersza. To po klęsce powstania styczniowego ten człowiek, nasz wieszcz, Adam Asnyk, to napisał.